Witam Was, dostęp polskie mini browary. Oj, dzisiaj wyjątkowy dzień. Dzień słowacki w Craft Beer Muranów. No słuchajcie, czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. I nie mówię tutaj o kranoprzejęciu po prostu przez jakiś browar zagraniczny czy polski, tylko był po prostu wykurwisty koncert. Grał? Tak. Zdrawiam wszystkich. Tutaj grali zespół ze Słowacji, nazywał się Datum Wyrobi. Datum wyrobu, czyli data przydatności. Tak, tak, tak. Data przydatności. Słuchajcie, spodziewaliśmy się policji, spodziewaliśmy się straży miejskiej. Tak, wszystko było. Była policja, była interwencja sąsiadów, była totalna rozpierducha. Tego brakowało przez lata w polskim krafcie. Ja pamiętam, przyjeżdżałem do Czech i były tam po prostu takie mieszanki, że lokal serwujący dobre piwa serwował również dobrą muzykę. Więc fajnie, że się udało to osiągnąć tutaj, dzisiaj. Tak, no jedno jest Czechy, drugie jest Słowacja. My jesteśmy ze Słowacji. Bardzo często jest tak, że jak jest dobry lokal, jak jest dobre piwo, no to ludzie chcą się troszeczkę bawić i po prostu troszeczkę kultury wnieść do tego, do tej atmosfery. A po prostu jak jest dobra muzyka, to i lepiej się pije piwo, bo po prostu jak są dobre warunki, dobre piwa, no to jest dobra atmosfera, dobra energia i ludzie się bawią. Dlategośmy chcieli tak zrobić, pokazać, że po prostu w Polsce jest, no w Polsce jest dużo możliwości, hej, w miarę w Warszawie jest dużo takich multitapów, a dowiedziałem się, że nigdzie nie jest taka możliwość, żeby pokazać i słowackie piwo, i słowacki zespół muzyczny, to poznałem paru tu ludzi, no i dogadaliśmy się i jest impreza. No właśnie, więc pora przedstawić Milosza. Milosz, czyli browar kontraktowy. Kontraktowy. Cały czas. Berchet. Tak. Dobrze to wymawiam? Berchet. Milosza spotkałem po raz pierwszy w Lublinie i okazało się, że mówi po polsku, bo pracowałeś w Polsce, więc może kilka słów o twojej przygodzie z Polską. No, na początku pracowałem w jednej firmie zajmującej się sprzedażą technologii browarniczej, czyli browarów. Była to firma ze Świdnika, ze Słowacji. Czyli PSS Świdnik słynny. Tak, tak, tak. I dużo ludzi z polskiego craftu spotkałem, dlatego, bo w Polsce ten craft się rozwija bardzo, bardzo szybko i było dużo zamówień, no to po polsku po prostu jeździłem bardzo dużo. Naprawdę parę browarów i po prostu zamówiło jakieś technologie, no to tam się po prostu spoznałem z dużo ludźmi, czyli... Ale czy to było tak, że najpierw pojechałeś do Polski, pracowałeś tam w tym oddziale Świdnika i zobaczyłeś, że craft ma potencjał? Czy myślałeś już wcześniej, żeby zrobić piwo craftowe na Słowacji? Nie, no po pierwsze było tak, że ja po prostu o piwie nie wiedziałem w ogóle nic. A zacząłem no po prostu te delegacje, to nie tylko Polska, jeździłem po Francji, jeździłem po Włochach, byłem w Chinach i po prostu zacząłem się zajmować tym piwem, bo po prostu jak jeździłem po tych browarach i spotkałem się z tymi ludźmi i piłem to piwo, no stwierdziłem, że warto się zajmować piwem, nie? Bo po prostu jest to coś innego. Czyli taki był mój początek, że po prostu zaczynałem jak sprzedawca tych technologii i dopiero potem zacząłem ważyć w domu. No zobaczcie, czyli w Polsce już by był hejt, o marketingowiec, sprzedawca zajął się piwem, nie? I to właśnie taka jest sytuacja z Miloszem, no ale dobra, no. I słucham dalej, co się działo, czyli co? Stwierdziłeś, że warto to piwo ważyć? No tak, no, no po prostu dalej? Zaczynałem w domu ważyć.
no wiesz, jak pracujesz w firmie, gdzie ci spawają browary, no to sobie jakoś tam... Masz przewagę, pracujesz w firmie, która spawa browary, no. No to, sobie możesz taki malutki browarek jakoś zrobić, nie? Bo wiesz, jak to wszystko działa, jak to wszystko pracuje. I po prostu zaczynałem ważyć w domu. No i te piwa wychodzili po prostu bardzo fajnie, nie? Bo dawałem próbować pierwsze znajomym. I wychodzili dobre. Pierwsze piwo dopiero co uważyłem był Weizen. Była to bardzo trudne piwo. Bardzo trudne, no, piwo, ale nie było w ogóle w stylu, ale wszystko się wypiło. No i potem przyjechali IPA, API, jakieś tam inne style, jakieś portre i tak. No i stwierdziłem, że już chciałem troszeczkę na Słowacji, bo na Słowacji bardzo mało jest tego craftu. No właśnie, bo to chyba też dobry moment, sprawdzamy, czy się nagrywamy, żebyś powiedział trochę o tej sytuacji Słowacji, bo no wiadomo, Czechy, nie ukrywam, że dla mnie w 2009-2010 roku Czechy były wyznacznikiem, prawda? Kocur, Matuszka, to były browary, które zaczynały rewolucję. W Polsce jeszcze nic nie było, a Kocur i Matuszka z Czech już robili kraftowe piwo. Potem oczywiście Polska mocno nadgoniła, a Słowacja jak gdyby zupełnie jest z boku. Co się dzieje ze Słowacją, powiedz mi? No wiesz, zupełnie Słowacja nie jest taki duży rynek jak Polska. Słowacja ma 5 milionów mieszkańców i po prostu to piwo, ono, coś się tam dzieje, jest tam parę browarów, ale po prostu ci ludzie tam, oni nie traktują ten craft jeszcze jak, jest to coś nieznane, bo po prostu ta rewolucja jeszcze nie przyjechała. My rozpoczęliśmy produkcję, robiliśmy American Pale Ale i po prostu jak ludzie spróbowali to piwo, no to wow, jeszcze takiego coś nie pili, nie? To było coś innego, jak jakiś Eurolager. Ale moment, no przecież na Słowacji jest dużo browarów restauracyjnych, mini browarów, które ważą piwa niefiltrowane, niepasteryzowane. Tak. Oczywiście w większości, tak jak w Czechach, lagery, prawda? Tak. Lagery jasne, lagery ciemne, ale czy dla Słowaków nawet obecnie piwo mocno nachmielone jest efektem wow? Wiesz co, ciężko powiedzieć. Są tacy, którzy po prostu powiedzą, że im nie smakuje, po prostu, że jest bardzo gorzkie. Aha. Jest to taka generacja, która była... Jest to generacja, która pila do teraz tylko Fantu, Sprite, Colu i po prostu nie lubią smaku gorzkiego, ale już się to pomalu rozwija, po prostu jest i mało się o tym mówi, nie jest w ogóle dużo festiwalów tak jak w Polsce jest po prostu w tych festiwalów co tydzień właściwie coś nowego. Festiwale w sezonie. Tak, na Słowacji są może 2-3 festiwale i ludzie po prostu jak popatrzą na ofertę, to nie wiedzą o co chodzi, tak? Czyli oni nawet nie mają tej takiej edukacji, tak. Co to w ogóle są za piwa. Tak, po prostu nie ma blogerów, nie ma jakichś sędziów, nie ma, po prostu się o tym nie mówi. Czyli zwracasz uwagę na tą otoczkę, prawda? Czyli powiedziałeś, nie ma blogerów, nie ma sędziów, że ludzie nie wiedzą, czym to się je w ogóle. Wrzucasz jakieś piwo na rynek o jakimś stylu i ludzie nie wiedzą, co to jest? To jest niesamowite. No po prostu chcemy ich uczyć, dlatego robimy to, że po prostu robimy imprezy i robimy różne degustacje, czyli tak jak dzisiaj wybierzemy jakiś lokal na Słowacji, zrobimy jakieś wydarzenie i robimy po prostu
degustację piwa i mówimy o piwie. Czyli to taka praca u podstaw po prostu, tak, nie? Czyli jeździcie gdzieś w jakiś region, serwujecie piwo i opowiadacie tym ludziom miejscowym, co to w ogóle jest. Tak, tak, tak. Niesamowite. Nie? No to zobaczcie, nie? Jak Polska by strzeliła mocno. No właśnie, jeżeli chodzi o Behert, browar, powiedz mi, jaką ty masz konkurencję na Słowacji? Ile jest browarów kraftowych na Słowacji? Już nie mówię o tym, czy ktoś jest kontraktowcem, czy nie. Ile jest takich browarów na Słowacji? Wiesz co, my jesteśmy Słowacja Wschodnia. Tam jest może 4-5 browarów, ale tak całkowicie na Słowacji jest około 60, ale nie jestem teraz pewny, ile dokładnie tam jest, bo... Tak, ale ja pytam o kraftowe. Tak, kraftowe, mówi się około 60, nie wiem teraz dokładną ilość, ale 60 to będzie już, myślę, że taki numer i krofta, i kontraktowcy, i ty, co mają swój budynek, i po prostu jakiś... Nie, Miloš chyba tutaj coś mocno przesadza. Zawyża. Nie. Jeżeli mówię o krafcie, ja mówię o nowej fali. Ile waży z nich piwa właśnie APA IPA? No, to jest różnica. Patrz, zmienił. Bo kraft, okej, okay, rzemieślniczy. Każdy browar mały jest browarem rzemieślniczym. Ale ja pytam o to, ile waży nową falę. Czyli ile waży APA IPA? A może jakieś 20-30? 20-30? Może tak. No, jest prawda, że dużo tych browarów waży 12, 10 lager i jakieś Weizen ciemne i wszystko, nie? Ale my szliśmy do takich stylów bardziej amerykańskich, angielskich, belgijskich, czyli po prostu chcemy pokazać, że jest i coś innego jak jasny lager. Dzisiaj cały wieczór koncertowy, zobaczycie te motywy koncertowe na pewno, nagrałem trochę, ale dzisiaj piję piwo New England, ono się nazywa? Brytkie. Bardzo fajny West Coast. Dzięki. Bardzo fajny West Coast. Wytrawny, goryczkowy, naprawdę, no takiego West Coasta już dawno nie piłem. No nie jest to New England, ale West Coast bardzo fajny. Wiesz co, ono jest to pierwsze piwo z naszej linii nowej, które uważaliśmy. Mm-hmm. Po prostu to piwo było ułożone z trzema chmielami, ale są tam nowe drożdże. Po prostu drożdże są w... No właśnie, jakie są drożdże? Tu są jakieś... New England. New England drożdże to jest nowe drożdże od, myślę, że Lalemandu. Oni po prostu stworzyli te drożdże tylko na ten styl. To były płynne czy suche? Byli suche. Byli suche. Ciężko się to kupuje, ciężko się to szuka. Nie mogliśmy ich zamówić nigdzie, ani w Polsce, ani do Słowacji. Dopiero kupiliśmy ich ze Słowenii. Ale no, piwo, jest to pierwsze piwo, jest to pierwsze ważenie. Myślę, że wyszło fajnie, a że no, jesteśmy mali browarek, jesteśmy młodzi, mamy coś jeszcze co uczyć, ale myślę, że będzie tylko lepiej. To co, myślę, że jako zwieńczenie naszej rozmowy spróbujemy no chyba czegoś specjalnego, czyli imperialny stout. Porter. Vanilla Bourbon. Imperial. To jest porter. Czy dolna fermentacja? Nie, to jest górna fermentacja. Okay. To nie jest Baltic, tylko English. To już patrzę na parametry, bo w ogóle nie znam tego piwa. No jest 20 plato, 7,9 alkoholu. Tak. IBU 45. Skąd wanilia, skąd bourbon?
Vanilię zamawialiśmy od jednego dystrybutora, jest z Madagaskaru. A bourbonowe płatki były zamawiane tutaj w Polsce, czyli z beczki. Czyli z płatkami jest. Z płatkami. Ale chyba jesteśmy w tym momencie bez, nie mamy otwieracza. Czy masz? Ja nie mam otwieracza. Jak każdy piwowar nie ma otwieracza, ja też nie mam otwieracza. Poczekaj, nie macie jakiegoś otwieracza? Ja mam zapalniczkę. No daj zapalniczkę, daj. Widzieliście to? To trochę mamy dziwna sytuacja, żeby imperialny stał wlać do takich szklanek dziwnych, ale... No, mamy tylko to skło brandowane, ale może będzie i coś innego jeszcze. Zawsze mówię, takie szklanki mi to kojarzą się z dildo. No więc zupełnie nie piwnie, bardziej... Ale tak. Szklanki też zamawialiśmy specjalnie. Z Krosna. No, czyli mocno w Polsce jesteście usytuowani. No. Gdzie ważone to było? To było w Zawierciu. No właśnie, bo ktoś mówił, że ważycie już wasze piwa w Polsce. No tak, po prostu jak mówimy, na Słowacji jest ciężko znaleźć dobry browar. I po prostu bardzo znam się na technologii i wiem ocenić, gdzie warto ważyć, a gdzie nie warto ważyć. I po prostu jak byłem w browarze w Zawierciu, no to stwierdziłem, że mają dobrą technologię i... Mówimy o browarze Jana oczywiście. Tak. Czy Julian też był w browarze Jana robiony? Tak. Czyli jakieś piwa już... Pijemy po prostu piwa z polskiego browaru, słuchajcie, no. Okazuje się. Tak, ale staramy się już na Słowacji coś tam robić. Czyli chcielibyśmy do 2 lat już otworzyć na Słowacji browar i wszystkie piwa, żeby były ważone na Słowacji. Znaczy, no, z tym imperialnym stałtem trochę ząk mam. Bo smakuje jak jakiś foreign extra stout. No, jest... są tam słody palone, są słody od Simpsona. Nie, no jest wanilia. Znaczy, przepraszam, to jest Imperial Porter, tak? Jest imperialny Porter, tak. No po prostu jest limitowana edycja na nasze urodziny, to nie będzie w całej ofercie, czyli to jest takie piwo bardziej ważone okazyjnie. No jest słodkawe, jest wanilia, lekkie nuty bourbona. Myślę, że no, w Polsce chyba nie zdobyłoby jakiejś większej popularności, natomiast na Słowacji myślę, że takich rzeczy nie ma, więc to jest naprawdę coś ciekawego. Na Słowacji masz rację, nie ma takich rzeczy. I mam nadzieję, że w przyszłości będzie coś lepszego jeszcze. Staramy się naprawdę po prostu nowe piwa robić i jakieś też kwaśne piwa, bo po prostu na Słowacji nie ma żadnych piw na dzikich drożdżach, ani żadne jakieś barrel age, ani nic takiego. Po prostu musimy to popchać, tu piwną rewolucję na tej Słowacji. No, właściwie browar Berchert tutaj mianuje się tym przewodnikiem piwnej rewolucji na Słowacji. To mi się bardzo podoba, dlatego właśnie robimy ten materiał, że
Miloš chce coś zmienić na słowackim rynku. Bardzo mnie to intryguje, że chce to zmienić, wachąc w polskich browarach. To jest ciekawe, naprawdę. No mówię ci, jakby był dobry browar na Słowacji, żeby miał dobrą warzelnię, dobre wybicie i naprawdę jakościowo, jakby był fajny, no to ważylibyśmy wszystko na Słowacji, tylko że jest dużo restauracyjnych browarów, nie mają linii rozlewniczej, a po prostu jest problem w niektórych browarach, nie że sanepid, ale higiena po prostu. A to jest podstawa. Dla mnie jest podstawa robić jakość. No, naprawdę piwa absolutnie nie są bez żadnych wad, nie ma tutaj żadnych problemów, jeżeli chodzi właśnie o stabilność mikrobiologiczną. No ja powiem, piwem wieczoru jest dla mnie New England, natomiast wasz Pils chyba bardzo mocno zszedł, bo była dosyć mocna grupa Słowaków i chyba oni wypili całego Pilsa. No tak, ta beczka, nie wiem, czy za godzinę zeszła cała. Miloš, miałeś przynieść Pilsa, a nie IPA. Mieliśmy stracić Pilsa. No, IPA nie będziemy sprawdzać. No to wiesz, Pils już nie jest. No, nie ma. Pilsa wypili. Jakbym wiedział, to bym doniesiał więcej, ale stwierdziłem, że Polska jest taki bardziej kraftowy kraj, że Pils w ogóle nie będzie nikt pić, a po prostu... No tak, bo żaden Polak tego nie pił, tylko Słowacy, którzy tutaj przyszli. No był Słowacki Dzień Warszawy i przyszli Słowacy i Polacy, no. Słowacy pili Pilsa, Polacy pili IPA. No, już. Gratulacje za to, co robisz. Dzięki. Gratulacje za to, co robisz na Słowacji, jeżeli chodzi o propagację kraftu tam. Ale bardzo fajnie, że tutaj też pokazuje, że Słowacja wcale nie jest w ogóle jakąś pustynią kraftową. Coś robicie w tej kwestii. No i za ten koncert, chłopie, no za ten koncert to... Kurwa, jeżeli kojarzycie kiedykolwiek koncerty w lokalu, ja kojarzę w Czechach. Były takie sytuacje. Koncerty w lokalach. Następnie staramy się wyjechać do Sztokholma. Będzie też nasz zespół muzyczny. Będziemy mi z naszym piwem. To chętnie zapraszam. Wszystko na naszej stronie na Facebooku. Dowiecie się. A będziemy jeździć po całej Europie, czyli mam nadzieję, że będzie dobrze. Według mnie właśnie i Czesi, i Słowacy, dla nich to granie w knajpach to jest normalna rzecz. Tak. Że gramy w knajpach, jest tam 50 osób i dla nich to nie ma żenady, żeby grać. Wspaniałe. Dziękuję bardzo. Do widzenia, żegnamy. Robimy imprezę zawsze. Dzięki. Tak jest. Wasze zdrowie.